Dzień dobry Państwu, witamy na wspólnej konferencji prasowej klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam szefów klubów, Rafała Grupińskiego oraz Jana Burego i oddaję Panu Przewodniczącemu głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chcemy powiedzieć kilka słów o bardzo ważnej zmianie, jaką proponujemy, która została zapowiedziana przez nasz koalicyjny rząd, przez pana premiera, a mianowicie zmianę konstytucji, poszerzenie artykułu 74 konstytucji o bardzo jasny, czytelny, mocny zapis tego, iż lasy państwowe, które są dobrem wspólnym, tutaj odwołujemy się do 82 artykułu konstytucji, który mówi o dobru wspólnym in fine, że lasy państwowe jako dobro wspólne podlegają szczególnej ochronie i że nie będą podlegały przekształceniom własnościowym poza tymi kilkoma wyjątkami, które określa ustawa o lasach państwowych. One są związane oczywiście wyłącznie z dobrem publicznym lub współwłasnością lasów. Oddaję panu przewodniczącemu głos. Szanowni Państwo, chcąc ułatwić dyskusję na temat przyszłości lasów państwowych, która trwa w Polsce już kilkanaście ładnych lat, przypomnę Państwu, że w roku 2000 także pojawił się wniosek w Sejmie złożony przez grupę prawie miliona obywateli w sprawie referendum związanego z prywatyzacją lasów państwowych. Wtedy niestety Sejm nie przegłosował tej propozycji, która się wtedy pojawiła. Wtedy udało się tylko uchwalić ustawę specjalną o szczególnym ochronie lasów państwowych, kopalin i wód jako dobru strategicznemu państwa polskiego. Natomiast projekt referendum wtedy przegrał w głosowaniu. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć dlatego, że duża część dzisiaj posłów, szczególnie posłów opozycji, szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, niepotrzebnie wokół lasów państwowych robi znów kolejną publiczną debatę, że oto są zamiary związane z prywatyzacją, że rząd robi zamach na lasy państwowe. Mówimy odpowiedzialnie i jasno. Tak, z lasów państwowych w ciągu roku 2014 i 2015 zostaną przekazane środki na budowę dróg lokalnych, powiatowych, gminnych i to jest dla dobra wspólnego, dla dobra narodowego. Natomiast, żeby te dyskusje ustały, niepotrzebnie nie były dalej kontynuowane i niepotrzebna była zbiórka podpisów pod kolejnym wnioskiem o referendum, dlatego też inicjatywa jest nasza wspólna, klubu Platformy i PSL-u, z dużym poparciem rządu i pana premiera Tuska, żebyśmy dokonali stosownych zmian w Konstytucji, aby po wsze czasy nie było wątpliwości w tej sprawie. Dlatego też dzisiaj pozwoliliśmy sobie wspólnie, koalicyjnie wystąpić do szefów wszystkich klubów parlamentarnych w naszym parlamencie, czyli do klubu PiS-u, do klubu SLD, Ruchu Palikota i do klubu Solidarnej Polski o poparcie tej ponadpartyjnej, potrzebnej Polsce dla uspokojenia, dla pewności, dla gwarancji konstytucyjnych propozycji. Prosimy o to, żeby wszystkie kluby się opowiedziały pozytywnie za tym dobrym projektem zmiany w Konstytucji. Chcielibyśmy, żeby do końca przyszłego tygodnia mogły się kluby wszystkie opowiedzieć, złożyć stosowne podpisy pod taką propozycją nowelizacji Konstytucji, tak żebyśmy mogli w spokojnym momencie do końca miesiąca lutego złożyć do laski marszałkowskiej właśnie projekt zmian Konstytucji, gdzie będzie zapisany w sposób bardzo wyraźny, iż lasy państwowe są dobrym wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. To będzie wpis, który po wsze czasy określi, jaka jest rola, funkcja i jakim wielkim dobrem narodowym wspólnym są lasy państwowe. A tym posłom, którzy czasem mają wątpliwości, jak kto głosował, to przypomnę, że w roku 2000 wielu posłów ówczesnych w parlamencie, dzisiaj na przykład będących w PiS-ie, taki jak chociażby pan Krzysztof Jurgiel, czy pan Mariusz Kamiński, czy pan Jerzy Polaczek, czy pan Tchórzewski, głosowali przeciwko referendum w sprawie prywatyzacji lasów państwowych. Pan Jarosław Kaczyński był wtedy nieobecny na głosowaniu, więc jeśli ktoś ma ochotę dzisiaj powtarzać ten sam pomysł i ten sam projekt, to już mówimy. Kilkanaście lat temu taki sam projekt się pojawił. Wtedy ówcześni parlamentarzyści zapomnieli, że trzeba walczyć o lasy państwowe. My teraz odpowiedzialnie w imieniu państwa, w imieniu koalicji i rządu mówimy. Możemy wspólnie dla dobra Polaków, Polek, dla dobra lasów państwowych zrobić taki zapis, który nigdy więcej już nie naruszy lasów państwowych, nie będzie budził niepotrzebnych obaw i strachów o przyszłość lasów państwowych jako dobrej instytucji w Polsce.
Oczekujemy ze strony posłów opozycji, iż będą podpisywać się pod tą zmianą konstytucji. Mamy nadzieję, że nie będziemy słyszeli za chwilę różnego rodzaju wykrętów i pretekstów, żeby tego umocowania ochrony 1/3 terytorium Rzeczypospolitej w konstytucji zapisać. Także więc mamy nadzieję, że posłowie klubów opozycyjnych w sposób odpowiedzialny i władze tych klubów podejdą do naszej propozycji. To jest takie sprawdzenie też szczerości intencji wszystkich posłów i wszystkich klubów parlamentarnych w naszym parlamencie co do istoty i co do tego problemu, jakim właśnie są lasy państwowe i ich przyszłość.